Ja tam się wiatru nie boję. Oho, ale na tej mojej polance jak mnie teraz wybiało, no to się ukryłam tutaj przy tym krzaczku. A krzaczek, nieboraczek, proszę bardzo, jakie ma piękne bazieczki. Tutaj pan biegnie, dobra, nie będziemy go nagrywać, niech sobie biegnie. Po prostu, tam jakoś lodowato. O, proszę bardzo, niby się tu ukryłam i jeszcze wieje. No po prostu do lasu wejść nie można. Jeszcze dzisiaj stoi dwóch młodych ludzi. Pani policjantka, pan policjant. No i widać, że im zimno, biedni. No ale co tu począć, służba, nie drużba. No i stoją i pilnują. No i bardzo ładnie, bo człowiek po prostu przywołany jest trochę do rozsądku i nie pędzi do tego lasu jak szalony. Chociaż już dzisiaj myślałam, że już pójdę chociaż na skraj. No dobrze, nie to nie, poczeka się, będzie wszystko dobrze. A dzisiaj dorwałam taki cytat, który właściwie, no można powiedzieć, że jest banalny, bo taki oczywisty, ale spodobało mi się to, jak jest to powiedziane. Sukces jest jak drabina. Nie wejdziesz na nią, trzymając ręce w kieszeni. Motywacja jest tym, co pozwala zacząć. Ojej, ojej, oczywiście, jakie to proste. Motywacja, no pewnie. Ale jak ją, kurczę, zdobyć? Jak się na nią napatoczyć? Jak po prostu umotywować się w sposób właściwy? Bo wszystko to nie jest takie proste. Ale jeśli pomyślimy sobie, że chcemy na tę drabinę wejść, a nie ma innego sposobu, tylko trzeba ręce z kieszeni wyjąć, no bo faktycznie jakoś sobie nie mogłabym wyobrazić, że można po drabinie iść i ręce trzymać w kieszeni. Oho. No, wielkie ryzyko. Chyba bym nawet na jeden szczebelek nie ośmieliła się wejść. No, skoro sukces jest jak drabina, to do osiągnięcia sukcesu potrzebny jest odpowiedni zapał, odpowiednia chęć działania. No bez działania nie ma nic. Bo jeśli wsadzimy te ręce do kieszeni i będziemy chcieli po tej drabinie się wspinać, to chyba się nie da. No i cóż, trzeba się dobrze rozglądać nad tym wszystkim, co tę motywację nam daje. A przecież wystarczy komputer odpalić. Ileż tam jest kanałów najróżniejszych, które mówią, jak żyć, jak zdobyć partnera, jak dobrze prowadzić relacje z innymi ludźmi, jak się nie dać, jak osiągać sukces i tak dalej, i tak dalej. I trzeba z tego korzystać. Oczywiście ja się teraz wygłupiam, głos zmieniam i niby, że się nabijam z tego, absolutnie nie. Bo sama korzystam, sama się doładowuję, a choćby takimi cytacikami właśnie, a choćby odkrywaniem przeróżnych przekazów, które naprawdę dużo dają. Pod warunkiem, że człowiek czegoś szuka. Że szuka tej siły, tej motywacji, która pozwoli mu te ręce z kieszeni wyjąć i po prostu po tej drabinie się wspinać do sukcesu. Bez względu na to, co chcemy osiągnąć, co nazwiemy swoim sukcesem, to ręce trzeba z kieszeni wyjąć, no nie da się. Chyba że już sukces osiągniemy, no i jest ta chwilka upojenia sukcesem, spełnieniem, ale przecież to tylko chwilka. Bo ktoś, kto wyznacza sobie cele, ciągle ich szuka i właściwie to się nigdy nie kończy. Ale ładne niebo dzisiaj. I to jest wspaniałe, że to się właściwie nigdy nie kończy, że można wyznaczać sobie ciągle nowe cele, ciągle poszukiwać nowej motywacji
jak po sznureczku. Wspaniałe to jest, jak po sznureczku po prostu sięgać po wyższe szczebelki, zachęcając się możliwie różny sposób. Przez spotkania z ludźmi, przez szukanie w internecie, przez szukanie w książkach, przez czytanie książek takich, siakich czy innych, które po prostu zmotywują do działania, które zachęcą. A przecież to działanie, to osiąganie celów. No. Wyszłam specjalnie na polankę, bo pani jakaś szła. Znaczy nie szła, tylko idzie. Jak do lasu nie można wejść, no to ludziska po prostu robią co mogą, żeby jakoś jednak ten spacer zaliczyć. Tak jak ja teraz. A ja się teraz tu ukryję znowu. No dobra. Żeby po prostu nie wywiało tych moich mądrości. Jaka roślinka z ubiegłego roku ładna. Czyli krótko mówiąc, wyznaczanie sobie celów, dążenie do sukcesu. To drabina, po której się wspinamy. To drabina, na szczebelki której możemy wejść pod warunkiem, że znajdziemy odpowiednią motywację. Ptaszyna się już ożywia. Co prawda teraz głównie słychać dzwony, no ale... Ale ptaków coraz więcej. Szukać motywacji i znajdować. Szukać i znajdować. A cóż ten wiaterek? Wobec tego wiaterku, który wiał w Irlandii. Tam to rzeczywiście moje filmiki głównie były pod tytułem Ale wieje. No i mało mnie było słychać, ale za to dużo było widać. A wracając do tematu, a jak tu się skupić na temacie, jak tu wiosna idzie? Ale piękne baśki, jak się ładnie srebrzą. Warto tej motywacji poszukiwać. Jestem pewna, że jak je szukamy, to znajdujemy. Bo dobra ręka nas prowadzi w stronę sukcesu. Sukces to nic innego jak wspinanie się po tej drabince z odpowiednią motywacją. A jeśli nawet coś się po drodze nie uda, to szukamy dalej. To jest wspaniałe. Ten ciągły ruch. Ta ciągła chęć dążenia do celów. Dostałam wczoraj taki komentarz od młodego człowieka, który dziękuje mi za audiobooka i mówi, że no czytanie i on to niestety nie jest dobre połączenie. O, pomyślałam sobie, ach, ty młody człowieku, i ty nie wiesz jeszcze, że może się to zmienić. I tak mu właśnie napisałam, że wszystko może się zmienić. A czytanie można polubić, gdyż jest to wspaniała wyprawa bez ruszania się w domu, poznawanie innych światów, innych treści, przeżywanie razem z bohaterami czegoś wspaniałego. Och. Dużo by o tym mówić. Kto kocha czytać, to wie, o czym mówię. A kto jeszcze nie zaczął kochać czytania, to kiedy zacznie, to na pewno przyzna mi rację. Rozumiem tego młodego człowieka, gdyż ja jako młoda dziewczyna patrzyłam tylko, jak brat pochłania książki, czyta z latarką pod kołdrą. A ja czytałam tylko lektury, bo głupio mi się było tłumaczyć, że ich nie przeczytałam. I właściwie to było tak całą podstawówkę.
A potem w liceum, no cóż, no, to też czytałam, ale po prostu, no może troszkę więcej. Nigdy nie należałam do tych osób bardzo czytanych i mogę powiedzieć na tę chwilę, że chyba już się to nie zmieni. Nie pochłaniałam nigdy książek takiej ilości, jak to niektórzy robią, ale uwielbiam to robić nadal, gdyż uważam, że to wzbogaca w sposób niewiarygodny. Sukcesem jest przeczytać od czasu do czasu dobrą książkę, a nawet jeśli przeczytamy słabą, gorszą, to też sukces nasz polega na tym, że po prostu po tę książkę sięgnęliśmy i wzbogaciła nas w taki czy inny sposób. No bo chcę tak nawiązać do tematu sukcesu, bo tu nagle się dygresja wkradła pod tytułem czytać czy nie czytać. Młodzi ludzie dzisiaj są w trudnej sytuacji. Mają taką ogromną ilość bodźców i tych rozrywek. Łoch, 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 łoch. Przychodzi moment, żeby wziąć książkę do ręki, to się okazuje, że po prostu nie ma już czasu na to, że brakuje tego czasu. I uważam, że audiobooki to nie jest żadne przestępstwo. Wydaje mi się, że to jest wielkie dobrodziejstwo, z którego ludzie mogą korzystać. A choćby ci, którzy nie widzą, choćby ci, którzy naprawdę nie mogą już czytać z powodu takich czy innych. Dobrze jest, jeżeli człowiek chociaż posłucha audiobooka i po prostu pozna taką czy inną lekturę. Są przecież ludzie, którzy nie słuchają audiobooku, bo nie znoszą, jak ktoś im czyta, ktoś interpretuje, słyszą czyjś głos. Wolą czytać sami. I to jest wspaniałe oczywiście. No co, miałam mówić o sukcesie. Oj, dygresja to jest po prostu coś, co nas prowadzi na różne inne ścieżki. Ale w sumie to się wszystko wiąże. Sukces jest jak drabina. Nie wejdziesz na nią, trzymając ręce w kieszeni. Motywacja jest tym, co pozwala zacząć. Motywować się to jest podstawa wszelkiego sukcesu. Wszelkiego sukcesu. Odpowiednia motywacja. Która nam w tej drodze pootwiera różne drzwi. Pozwoli zacząć wspinać się, by osiągnąć sukces. A i tyle w tym temacie. Piękny dzionek się dzisiaj zaczął. Co prawda troszkę wietrzny, jak to przedwiosenny, ale jest pięknie. Drzewa się ruszają, krzaczory zmieniają swoją barwę, paśki się pokazują. Tylko patrzeć, jak ptaszyska zaczną przylatywać. I o to chodzi. Policjanci marzną, pilnując po prostu tego, by ludzie byli bezpieczni. Pięknego, dobrego dnia, wypełnionego refleksją, że żeby osiągnąć sukces, trzeba szukać motywacji. A jeśli będziemy szukać, to znajdziemy na pewno.